dlaczego Pluton przestał być planetą? Dlaczego 24 sierpnia 2006 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna stwierdziła, że Pluton nie jest już dziewiątą planetą w Układzie Słonecznym? Jest tak, ponieważ wtedy powstała nowa kategoria obiektów w naszym Układzie Słonecznym. Planeta karłowata, czyli obiekt, który pomimo, że ma masę i na tyle mocną grawitację, że jest w stanie przybrać kształt kulisty, prawie kulisty, że ta grawitacja jest w stanie pokonać siły ciała stałego sztywności, to jednak nie ma na tyle dużej masy i na tyle mocnej grawitacji, żeby oczyścić swoją orbitę z innych obiektów, okruchów skalnych, kilkukilometrowych skał. Po prostu ich orbity nie zostały oczyszczone z takich obiektów. Okolice ich orbit nie są oczyszczone z nich. Po prostu Pluton i inne planety karłowate nie mają na tyle mocnej, silnej grawitacji, żeby do tej pory były w stanie oczyścić orbity po których krążą dookoła Słońca. W przeciwieństwie do tych ośmiu planet, które mają na tyle mocną grawitację, że już dawno oczyściły te orbity i są po prostu w stanie, są niejako panami tam, gdzie krążą. Nie ma nic mocniejszego pod względem grawitacji, żeby nie były w stanie tego pokonać. Po prostu ich grawitacja zebrała te okruchy skalne, te kawałki pyłu, to wszystko, a planety karłowate nie są w stanie tego zrobić. Tak jest właśnie w przypadku Plutona. Pomimo jego wielkości, masy, grawitacji, to te wartości jednak nie są na tyle duże, żeby był w stanie oczyścić swoją orbitę, orbitę, którą krąży dookoła Słońca, z innych obiektów. I dlatego stwierdzono, że powstanie nowa kategoria planety karłowate, które jest takich planet 5 w Układzie Słonecznym, i dlatego Pluton stał się niejako zdegradowany z planety do planety karłowatej. Po prostu tak stwierdzono, nie chciano robić wyjątków, nawet ze względów historycznych dla Plutona, i tak zrobiono. Stwierdzono, że ten sposób określenia planeta i planeta karłowata, te różnice pomiędzy tymi dwoma obiektami są na tyle duże, że należy takie coś zrobić. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do skomentowania, ocenienia, zasubskrybowania na linki zamieszczone w opisie, na pozostałe kanały, na pozostałe filmy. Dziękuję za uwagę.